Na początku ubiegłego tygodnia w Konsulacie Generalnym RP w Toronto odbyło się spotkanie nowego ambasadora Polski w Kanadzie, Marcina Bosackiego, z dziennikarzami polonijnych mediów. Zanim przedstawimy kilka wypowiedzi najwyższego rangą polskiego dyplomaty w Kanadzie, wspomnijmy, że w swojej karierze zawodowej pan Marcin Bosacki był m.in. korespondentem Gazety Wyborczej w Stanach Zjednoczonych, później szefem jej działu zagranicznego, zaś ostatnio był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak jak mówiłem przed Komisją Sejmową, przedstawiając swoją kandydaturę na ambasadora Rzeczypospolitej w Kanadzie, pragnę skupić się również na trzech rzeczach. Po pierwsze, wzmocnieniu tradycyjnie dobrej relacji politycznej między Polską i Kanadą. Tutaj liczę na to, że ziarno zasiane podczas wizyty premiera Tuska w zeszłym roku zaowocuje, zejdzie i uda nam się jak najmocniej wzmocnić te stosunki polityczne. Zwłaszcza w takich sprawach, na przykład polityka wschodnia. Kanada, jak wiemy, z powodu dużej diaspory ukraińskiej jest tradycyjnie aktywna na tym odcinku. Mamy nadzieję na wzmożoną współpracę. Po drugie, stosunki gospodarcze. I tutaj wiemy, że jest pole do ich rozwijania. Wolumen obrotów w tej chwili 1,5 miliarda dolarów jest z całą pewnością niewystarczający, jeśli chodzi o ambicje i przedsiębiorstw polskich, i przedsiębiorstw kanadyjskich. Kanadyjczycy mogliby również wzmocnić swoją działalność inwestycyjną. W Polsce z kolei nasze firmy mogłyby więcej eksportować do Kanady, tworząc tym samym w Polsce tysiące miejsc pracy. I mamy nadzieję, że będzie to łatwiejsze po wejściu w życie w szczęśliwym zakończeniu negocjacji o umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą, czyli umowy CETA. Wreszcie kolejnym moim priorytetem będzie z całą pewnością współpraca z Polonią. Chcę tutaj kontynuować świetne tradycje moich poprzedników, ambasadorów Ogrodzińskiego, Kosiniaka-Kamysza i poprzedników, i robić tak, aby to ćwierćwiecze niepodległej Rzeczypospolitej w Kanadzie i współpracy wolnej Polski z Polonią było kontynuowane i byśmy mieli jak najwięcej kontaktów z Polonią, nie tylko w Toronto, ale też rozsianych po wszystkich prowincjach Kanady. Nie mam ambicji stawiania przed Polonią zadań. To nie jest z całą pewnością rola dyplomacji. My chcemy z Polonią współpracować i chcę utrzymać te świetne stosunki zarówno z Kongresem Polonii Kanadyjskiej, jak i innymi organizacjami polonijnymi, które moi poprzednicy zbudowali, także z mediami polonijnymi. Natomiast jeśli mógłbym o coś zarówno organizacje polonijne, jak i media polonijne prosić, to jest to docenianie i sławienie na rynku kanadyjskim osiągnięć ćwierćwiecza już niemal niepodległej Rzeczypospolitej. Kraju, który jest coraz mocniej doceniany, który ma coraz silniejszą rangę na arenie międzynarodowej i który z każdym rokiem staje się coraz bardziej dostatni, i z kraju, który jeszcze ćwierć wieku temu otrzymywał pomoc międzynarodową, w tej chwili w takich działaniach jak na przykład Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, czy pomoc dla krajów arabskiej wiosny, daje pomoc w budowaniu demokracji i normalnego społeczeństwa oraz gospodarki wolnorynkowej. Przyszły rok to czas trzech co najmniej bardzo doniosłych rocznic. Po pierwsze, ćwierćwiecze odzyskania niepodległości przez Polskę. Po drugie, 15-lecie wejścia Polski do NATO. I tutaj będziemy zawsze pamiętać o tym, że Kanada była pierwszym krajem, który ratyfikował polskie wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, i będziemy zawsze za to wdzięczni. Wreszcie 10-lecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Te trzy rocznice przypominają nam o stale rosnącej
roli Polski na arenie międzynarodowej. To, co jeszcze kilka lat temu mogło wyglądać na samochwalstwo, w tej chwili jest absolutnie dostrzegane przez wszystkich. To znaczy, że Polska jest jednym z najważniejszych krajów i politycznie, i gospodarczo w Unii Europejskiej i coraz bardziej liczącym się graczem na arenie międzynarodowej w polityce, nie tylko w swoim regionie, ale szerzej o możliwościach wpływania na tok spraw na różnych szerokościach geograficznych i kontynentach. I panie ambasadorze, Polska miedź wykupiła w Kanadzie kilka kopalni. Wchodzi teraz polski Orlen na rynek kanadyjski. Czy jest jeszcze szansa, że Polska coś od Kanady kupi? To jest pytanie do przedsiębiorstw, natomiast z całą pewnością dyplomacja, zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i działania zagraniczne Ministerstwa Gospodarki, będą wspierać rozwój stosunków gospodarczych między Polską i Kanadą, zarówno w aspekcie inwestycyjnym, jak i w aspekcie eksportowym. To znaczy, w interesie Polski jest, aby firmy kanadyjskie zainwestowały więcej w Polsce, bo to tworzy u nas miejsca pracy i dobrobyt. Z kolei jest w interesie Polski, aby polskie firmy jak najwięcej eksportowały do Kanady, bo to również rozwija gospodarczo Polskę i tworzy nowe miejsca pracy. I myślę, jest to nie tylko mój pogląd, ale również całego rządu, że jest moment, w którym polskie firmy są gotowe do ekspansji zagranicznej dalszej niż tylko Unia Europejska. Mamy tego przykłady w Afryce, na Bliskim Wschodzie, kontrakty firm transportowych, firm maszynowych. Miejmy nadzieję, że będą również kolejne tego typu kontrakty również w Kanadzie.